Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z liczb zespolonych. Tym razem będzie to rozwiązywanie równań wielomianowych w zbiorze liczb zespolonych. Rozwiązywanie równań wielomianowych nie jest Ci obce. Dlaczego? Dlatego, że w szkole średniej poznałeś różne metody, różne typy tych równań wielomianowych. I ja na tym spotkaniu będę chciała prześledzić te typy, które znamy ze szkoły średniej, aczkolwiek te, które w zbiorze liczb rzeczywistych nie miały rozwiązań. Zobaczysz, że w zbiorze liczb zespolonych one będą miały rozwiązania. Tutaj mamy pierwszy typ, na który zwrócę uwagę. Proste równania wielomianowe. Takiego typu. Na przykład x do potęgi czwartej dodać 2 równa się 0. Nauczymy się mniej więcej tego typu rozwiązywać równania. Następne. Równania kwadratowe. No, równanie kwadratowe nie jest obce, ale w momencie, jak delta wychodzi mniejsza od 0, pisaliśmy brak rozwiązań. A w zbiorze liczb zespolonych będą już rozwiązania. Następnie równania dwukwadratowe. Może kojarzysz właśnie ze szkoły średniej również. Czasem takie równanie dwukwadratowe w zbiorze liczb rzeczywistych nie miało rozwiązań, a w zbiorze liczb zespolonych będzie miało. No i ostatnie, równania wielomianowe już takie trudniejsze. Ja tutaj napisałam z użyciem metody bądź grupowania, bądź też twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu, o współczynnikach całkowitych. Być może zdarzy się takie równanko, gdzie nie da się zastosować metody grupowania, ale za to da się to twierdzenie wykorzystać. I w trakcie wychodziło nam w zbiorze liczb rzeczywistych na przykład jedno rozwiązanie takiego wielomianu, a teraz w zbiorze liczb zespolonych będzie więcej rozwiązań takiego wielomianu, prawda? Mniej zerowych takiego wielomianu, czy też po prostu mówimy rozwiązań równania wielomianowego. Więc będę chciała z Tobą przejść w krainę równań wielomianowych, aczkolwiek z uwzględnieniem takich równań, jeszcze raz powtarzam, które w zbiorze liczb rzeczywistych po prostu nie miały rozwiązań. Natomiast w zbiorze liczb zespolonych będą miały rozwiązania i tym będziemy się zajmować na tym właśnie spotkaniu. Zapraszam do rozwiązywania przykładów razem ze mną, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Rozwiązując równania wielomianowe, jakże nie zacząć od przykładu równania kwadratowego? No właśnie dlatego taki jest mój pierwszy przykład. X do potęgi drugiej dodać 2x dodać 2 równa się 0. Oczywiście ze szkoły średniej pamiętamy, liczymy deltę, więc tutaj też liczymy deltę. B kwadrat, czyli u mnie 4, minus 4 razy mamy 1, tutaj stoi, i razy 2. No więc mamy 4 minus 8, to się równa minus 4. I jeżeli delta była ujemna, to w zbiorze liczb rzeczywistych pisaliśmy brak rozwiązań rzeczywistych, tak? Brak rozwiązań. Natomiast w zbiorze liczb zespolonych pamiętaj, że jak delta Ci wychodzi ujemna, to Ty wiesz co zrobić, bo musisz pamiętać, że i do kwadratu to jest u Ciebie minus 1, czyli jak widzisz minusa, to tego minusika mógłbyś zapisać w takiej postaci. Minus 1 razy 4, prawda? To jest to samo, dokładnie. I teraz tego minusika z 1 zastąpimy i kwadrat. I mamy i kwadrat razy 4, czyli po prostu 4 i kwadrat. I teraz jak ja to spierwiastkuję, prawda? Jak ja sobie spierwiastkuję to ja otrzymam pierwiastek z delty i będę miała 2i, mogę napisać lub minus 2i, no to nie ma problemu żadnego, lub pierwiastek z delty to będzie minus 2i, natomiast i tak liczymy x1, x2. W związku z tym pamiętasz, że wzór na x1 to było minus b, no to u mnie to jest minus 2, minus pierwiastek z delty. No więc, no napiszmy minus 2i nad 2a, a u mnie a jest 1, czyli będzie nad 2. Gdybym ja to podstawiła, to będzie tutaj ze zmienionym znakiem, ale my znamy z kolei wzór na x2, więc w zasadzie nie ma nawet potrzeby tego pisania, bo jak chcemy użyć wzoru na x2, no to też się nam uda. Tu wyciągamy dwójeczkę przed nawias, będzie minus 1 minus i nad 2. Dwójeczki się skrócą i wyjdzie minus 1 minus i. To jest oczywiście nasze pierwsze rozwiązanie tego równania. Natomiast drugie rozwiązanie, minus b, czyli minus 2. I teraz możemy zrobić plus pierwiastek z delty, prawda, czyli plus 2i, a mogę
użyć jeszcze raz tego samego wzoru, że minus pierwiastek z delty, tylko wziąć to. Tak naprawdę, widzisz, tutaj nie ma znaczenia, czy to zapiszesz, czy nie zapiszesz. I tak te same rozwiązania Ci wyjdą. No i teraz znowu wyciągam dwójkę, będę miała minus 1 plus i tu mam podzielone przez 2. Dwójeczki mi się skrócą i dostaję minus 1 plus i. Czyli jednym słowem, popatrz, moje rozwiązanie tego równania to są takie dwie liczby. I ja w zbiorze liczb rzeczywistych takiego równania nie umiałam rozwiązać, ale teraz jesteśmy w zbiorze liczb zespolonych i zapiszemy, że naszym x-em to jest taka liczba minus 1 minus i minus 1 plus i jest drugie rozwiązanie. To są oczywiście liczby zespolone. Czyli w zbiorze liczb zespolonych to moje równanko ma po prostu dwa rozwiązania. Popatrz, metody, które umiesz ze szkoły średniej, bardzo się przydają do rozwiązywania równań zespolonych. Masz przykład równanie kwadratowe, ale chcemy je rozwiązać w zbiorze liczb zespolonych. Teraz mamy rozwiązać takie równanie wielomianowe. No, wygląda zdecydowanie na równanie proste, ale ono proste nie będzie. Po pierwsze, co robimy? No tak jak standardowo w szkole średniej uczyliśmy się niewiadome na jedną stronę, wiadome na drugą stronę. Dostajemy równanie tego typu. X do potęgi szóstej równa się minus 64. No i teraz uwaga, w zbiorze liczb rzeczywistych mówiliśmy, że x do potęgi szóstej jest zawsze liczbą dodatnią, najmniej wynosi 0, tak? No a tu wyszła liczba ujemna, czyli pisaliśmy sprzeczność. Natomiast jesteśmy w zbiorze liczb zespolonych. Wiemy już, że tutaj sprzeczności nie będzie. Będziemy to musieli spierwiastkować szóstym stopniem. Musimy spierwiastkować szóstym stopniem, czyli jednym słowem x to się będzie równało pierwiastek szóstego stopnia z minus 64. I my to musimy zrobić. Wiesz, pierwiastki powinny Ci się od razu kojarzyć ze wzorem Mławra. Ja tutaj ten wzór przygotowałam dla pierwiastkowania. Niestety będzie nam potrzebna postać trygonometryczna naszej liczby zespolonej. Czyli naszą liczbą zespoloną będzie tutaj nasze to z minus 64 i będziemy chcieli ją spierwiastkować szóstym stopniem. Tych rozwiązań będzie kilka, już widzimy. Prawda? Bo nam się k zmienia od 0, 1, 2 aż do n minus 1, więc tych rozwiązań będzie dość dużo, ale niestety musimy to zrobić. Mimo tego, że niby taka łatwa liczba, a jednak. I tu mamy plus 0 razy i, żeby było łatwiej Ci zauważyć tą postać x plus y razy i. No i teraz postać trygonometryczna. Przypominamy tutaj w tej postaci r musimy policzyć jako pierwiastek. Z minus 64 do kwadratu dodać 0 do kwadratu. Pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat to jest ten modus liczby zespolonej. Czyli tutaj ja nie będę podnosiła do kwadratu, minus mi się skasuje, jak ja to spierwiastkuję, wychodzi mi po prostu 64. No to dalej, były takie wzory na cosinus phi i sinus phi, ja już tych wzorów nie pisałam. Cosinus phi to jest x nad r, czyli u mnie minus 64 nad 64. No fajnie, wyszło minus 1. Natomiast sinus phi i to jest y nad r. U mnie y to jest 0 nad 64, to się równa 0. Ja tutaj w takiej sytuacji mówiłam, że dobrze jest mieć ten wykres narysowany funkcji sinus i cosinus, ale w przedziale od 0 do 2 pi. Natomiast, no ja tutaj nie narysowałam wykresu, bo chcę też, żebyśmy troszkę już pewne rzeczy umieli, prawda? Więc tak, sinus wynosi 0, tak, dla 0, dla pi, dla 2 pi. W tych trzech jakby punktach, jeżeli chodzi o przedział 0 do 2 pi, jest 0. Natomiast cosinus dla 0 wynosi 1, ale dla pi właśnie cosinus będzie wynosił minus 1. Jeżeli tego nie pamiętasz, to naprawdę proszę Cię, zrób sobie malutkie wykresy albo zajrzyj do mojej wcześniejszej lekcji, gdzie uczyłam właśnie postaci trygonometrycznej i tam rysowałam wykresy funkcji sinus i cosinus, żeby sobie przypomnieć. My już teraz bazujemy na postaciach, więc ja już tutaj pełnego wytłumaczenia robiła nie będę, aczkolwiek no, żeby, widzisz, żeby rozwiązywać niektóre równania wielomianowe w zbiorze liczb zespolonych musisz znać postać trygonometryczną. No bo jak spierwiastkujemy szóstym stopniem po prostu liczbę minus 64? No byłoby nam bardzo trudno, prawda? W związku z tym dlatego właśnie uczymy się tej postaci trygonometrycznej, żeby nam się fajnie pierwiastkował. No dobra, no to teraz wracamy do naszej tej postaci właśnie trygonometrycznej i mamy tak, z to się równa r, czyli moje 64, otwieramy nawias. Cosinus phi, czyli pi, dodać i razy sinus pi.
No to skoro tak, to ja teraz będę chciała zrobić ten pierwiastek właśnie 6 stopnia, to zapiszemy tutaj, pierwiastek 6 stopnia z mojej tej liczby zespolonej z to się równa. Pierwiastek 6 stopnia, zapiszemy, pierwiastek 6 stopnia z liczby 64, to zapiszemy na początek, bo trzeba ten pierwiastek n tego stopnia z r. I teraz otwieram nawias i będę miała tak, kosinus, mam tam phi, czyli u mnie pi plus 2k pi podzielone przez 6, no bo moje n to jest 6, dodać i razy sinus pi plus 2k pi podzielone przez 6. Tak? I bardzo ważna rzecz, że moje k należy tak 0, 1, 2. I teraz uwaga, jeżeli za n postawię 6, to mam 6 minus 1, czyli to jest 5. Czyli aż do 5 muszę dojechać, czyli popatrz, będę miała aż 6 różnych pierwiastków właśnie 6 stopnia z liczby minus 64. I teraz musimy rozpatrzyć przypadki, czyli pierwszy przypadek, niestety tych przypadków będzie 6, ale nic na to nie poradzimy. Czyli w pierwszym przypadku zaczniemy może od początku. Pierwiastek 6 stopnia z liczby 64. No 64 moglibyśmy sobie przedstawić jako potęgę liczby 2. Mamy tak 2 razy 2, 4, później mamy 8, później mamy 16, później mamy 32 i później mamy właśnie 64. Czyli to oznacza, że pierwiastek 6 stopnia z liczby 64, to jest właśnie 2. No można sobie zrobić na przykład pierwiastek drugiego stopnia, czyli będzie 8 i jeszcze trzeciego stopnia. I pierwiastek trzeciego stopnia z ósemki to jest właśnie 2. No jakkolwiek do tego dojdziemy. Czyli mamy tak, ja zapiszę może pierwiastek 6 stopnia z z to się równa 2, otwieram nawias. I teraz będę miała kosinus, za k podstawiam 0, pi szóstych będę miała, dodać i razy sinus, oczywiście też pi szóstych, bo tu się kąty muszą zgadzać. Jak za k podstawię 0, to tego składnika nie ma, jest samo pi szóstych. Czyli mam 2, otwieram nawias. Kosinus pi szóstych to jest inaczej kosinus 30 stopni. Kosinus 30 stopni wynosi pierwiastek z 3 nad 2. Dodać i razy, a sinus, jak pamiętasz z tabelki, to 1 druga. No to teraz to pomnożę i otrzymuję pierwiastek z 3, dodać i. To jest moje pierwsze rozwiązanie w tym wypadku tego równania. No to teraz lecimy drugi przypadek. Tych przypadków troszkę będzie, ale musimy sobie poradzić. Czyli dla k równego 1, tak, mam dwójeczkę, otwieram nawias i mam kosinus. I teraz uwaga, za k postawiam 1, czyli mam 2 pi plus pi, czyli po prostu ja mam 3 pi nad 6. Czyli jednym słowem ja mam pi drugich. Dodać i razy sinus pi drugich. Tak się składa, no dobrze jest mieć w głowie wykres, bądź też narysowany gdzieś na boku wykres, ponieważ tak, kosinus pi drugich wynosi 0, dodać i razy sinus pi drugich, czyli 90 stopni, oczywiście, wynosi 1. Czyli jednym słowem, tutaj 0 to nic, wychodzi nam 2i. Czyli kolejne nasze rozwiązanie to jest po prostu 2i. No to lecimy kolejne, czyli trzeci przypadek, tu będziemy pisać k równe 2. No to będziemy mieć pierwiastek 6 stopnia z, to się równa 2. Otwieram nawias, kosinus i teraz za k postawiam dwójeczkę, czyli będę miała 2 razy 2. To jest 4 pi dodać pi, czyli będzie 5 pi nad 6, czyli ja zapiszę 5 szóstych pi, dodać i razy sinus 5 szóstych pi. Na pewno masz dobre skojarzenie, że 5 szóstych możesz ze wzorów redukcyjnych przedstawić jako pi szóstych, tak? Ale żeby to zrobić, to my sobie ustawimy ćwiartkę. 5 szóstych pi to jest trochę mniej niż pi, czyli jest to ćwiartka druga. Ja zapisuję, no wiadomo, druga ćwiartka. To jest zawsze to samo. Czyli to się równa 2. Otwieram nawias. I w drugiej ćwiartce kosinus jest ujemny, czyli będzie minus, ale odczytujemy stąd, bo to wiemy już, że dla pi szóstych był pierwiastek z 3 nad 2. Dodać i razy, a sinus 5 szóstych pi oczywiście jest dodatni, czyli będziemy mieć po prostu 1 druga. Zatem będziemy mieć minus pierwiastek z 3, dodać po prostu i. Czyli mamy tutaj kolejne rozwiązanie. No to następny, czwarty przypadek, k będzie równe 3. I teraz będziemy mieć pierwiastek 6 stopnia z, to się równa 2,
kosinus. I teraz za K postawiamy trójeczkę, podstawiamy sobie tutaj. Czyli mam 2 razy 3, to jest 6 pi, dodać pi to jest 7 pi nad 6. Tutaj napiszę 7 szóstych pi, tak mi jest wygodnie po prostu. I tutaj też napiszemy sobie 7 szóstych pi. No to tak, 7 szóstych pi to jest 1 pi i jeszcze 1 szósta, czyli to będzie trzecia ćwiartka. No i tak samo tutaj trzecia ćwiartka. Zatem 2 otwieram nawias. W trzeciej ćwiartce kosinus jest ujemny, czyli mamy minus pierwiastek z 3 nad 2, dodać i razy sinus też jest ujemny, czyli będziemy mieć minus 1 drugą. No i to się równa, czyli ja w zasadzie tylko zmienię znaki. Minus pierwiastek z 3 i minus i będziemy mieć takie rozwiązanie. No to kolejny przypadek dla k równego 4, czyli znowu zapiszemy pierwiastek 6 stopnia z, to się równa 2, otwieram nawias kosinus i teraz jak za k podstawię 4, to mam 2 razy 4, to mam 8, dodać 1, czyli 9 pi nad 6, jakbym skróciła to 9 pi nad 6 przez 3, to mam po prostu 3 drugie pi, dodać i razy sinus, 3 drugie pi. No do tego też się przydaje oczywiście wykres, dlatego że tutaj akurat jesteśmy na krańcu ćwiartek. 3 drugie pi to jest 1 i 1 druga pi, czyli kończy nam się ćwiartka trzecia. I mamy tak, kosinus dla 3 drugie pi no wynosi 0, dodać i teraz sinus dla 3 drugie pi wynosi minus 1. To albo z wykresu, no albo jak uczyłeś się w szkole średniej takiej rozszerzonej tabelki, to też z tej rozszerzonej tabelki możesz to sczytać. No najlepiej jest mieć wykres w głowie, wtedy nie ma problemu wyobrazić sobie, jak to przebiega. No i ostatni przypadek, mamy pierwiastek 6 stopnia z, to jest 2, kosinus i teraz za k podstawiamy sobie piąteczkę, czyli mamy 2 razy 5 to 10, 10 dodać 1 to mamy 11, no napiszemy 11 szóstych pi, dodać i razy sinus, 11 szóstych pi. No tu akurat są o tyle fajne te wartości, nie za trudne, że widzimy, że 11 szóstych pi jest bliskie 12 szóstych, czyli jest bliskie 2 pi, czyli będzie to ćwiartka oczywiście czwarta i tutaj czwarta, zresztą no wcześniejsze ćwiartki już mamy załatwione. I teraz widzimy, kosinus tej ćwiartce jest dodatni, czyli będzie pierwiastek z 3 nad 2, plus i razy, a sinus tej ćwiartce jest ujemny, czyli będzie minus 1 druga. Czyli jednym słowem będziemy mieć pierwiastek z 3 minus i. I popatrz, wyszło nam 6 rozwiązań tego równania. Więc w zasadzie na końcu powinnam napisać, że x należy w klamerce i teraz wymieniam. Pierwiastek z 3 plus i, wymieniam po prostu po kolei, 2 i, dalej minus pierwiastek z 3 plus i, dalej minus pierwiastek z 3 minus i, minus 2 i pierwiastek z 3 minus i. Mamy tyle rozwiązań, tylko pamiętaj, to są rozwiązania w zbiorze liczb zespolonych. Ten przykład akurat był dosyć trudny, dlatego że musieliśmy użyć odpowiedniego wzoru na to, żeby sobie poradzić z pierwiastkowaniem liczby zespolonej. Ale wiesz, no nie zawsze są takie trudne przykłady. Czasem są naprawdę łatwiejsze i z tymi łatwiejszymi myślę, że problemów większych byś nie miał. Jeżeli te dwa przykłady to za Ciebie jest za mało, żeby samodzielnie rozwiązywać jeszcze, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia.